nierozłączni i zapatrzeni w siebie. Głównie chodziło o taką zachłanną wręcz bliskość. Romeo i Julia. Być może, ale z krwią na rękach. Oni musieli to zrobić, inaczej rozpadłaby się ich relacja. Bez skrupułów zamordowali rodziców. Ta zbrodnia wstrząsnęła Polską. Oskarżonych uznaje za winnych, wskazuje ich na kary po 25 lat pozbawienia wolności. Nastoletni zabójcy w niedzielę 1 września o 22 w TTV.